Miecz mi dajcie, hej, drębacze, niech otrąbią kraj zobaczy. Niech szablice błyszczą w ręku, luzak z koniem, koń w oblęku. Za trzy zorze i trzy noce, tolska wiara Turka grzmocy, aż się szczerbi kosa śmierci na łuńczukach z końskiej sierści. Urodziłam się w dawnej Polsce, obecnie Białoruś, 13 sierpnia 1922 roku. Wsi Plebańce. Mój tatuś po wojnie wrócił z Uralu, bo aż tam był i szybko jakoś się ożenił, dlatego że w 1921 już był żonaty, a w 1922 już byłam ja. Także potem był brat mój, o, Leonard i brat Mikołaj, to moja siostra. Mój tatuś miał domek, tam było 5 hektarów, na których pracowali sąsiedzi. Tatuś płacił. Jeździł najpierw rowerem do biura, tam do urzędu w Brasławiu. To był powiat, tak? Powiat, tak. No właśnie, i był w gminie, pracował jako sekretarz. Ale to krótko trwało takie jeżdżenie na rowerze, a później miał kwaterę w tym Brasławiu, to w tym powiecie. I tam już mieszkał, to przyjeżdżał tylko na niedzielę do domu. Czasem się szło, przeważnie może nawet nie czasem, przynajmniej ktoś z domowników, ale szedł do kościoła na mszę świętą, tam do Brasławia. Moja mama była córką organisty i bardzo dużo znała pieśni, nie tylko religijnych, ale i takich związanych z jakimś bohaterstwem. Patriotyczne, tak. Jak już miałam 7 lat, poszłam do szkoły i najpierw chodziłam w tych plebańcach. To było 3 klasy. Chodziłam tylko w tych plebańcach do szkoły takiej właśnie podstawowej. A potem od 4 klasy przeniosłam się do Brasławia i podstawowa szkoła mieściła się na takim, na początku miasta, w lesie to było, bo tam dużo było drzew. Daleko to było? Od domu? Od domu 5 kilometrów. Było. Rodziła, znaczy, mama to ja piechotą. Początkowo, ale później też dostałam, miałam kwaterę. I chodziłam do 4 i do 5 i do 6 jeszcze. Tu jestem, tu moja pani profesor, od której dostałam pamiętnik. A potem to poszłam już do gimnazjum. Też w Brasławiu. Tak, ale w Brasławiu. Poszłam do gimnazjum i tam miałam też już dużo koleżanek, kolegów. To nauczycielki są też z gimnazjum. Ile lat gimnazjum trwało? 4? A gimnazjum 3. 3. Gimnazjum ona skończyła przed wojną jeszcze. No. Potem 17 września 1939 przyszli Rosjanie. Sowieci znaczy się. No. A Niemcy dopiero w 1941. Tak. I co ma robiła przez te dwa lata? Przez te dwa lata to tak, ojciec chronił mnie, szczególnie od Niemców, ale i od tych też. Zatrudnił mnie w takim gospodarstwie, ale to było jakby jakieś prywatne. Na miejscowość się nazywała Belmont, jakby po francusku piękny świat. No i ten Belmont, zatrudniona byłam przy pomidorach.
przy sadzeniu, hodowaniu i tego. To żeby tylko nie wywieźli mnie do Rosji, a potem już było tak, że te były pożary we wsi straszne, że ojciec z nami wyjechał pod Brasław do wujków, którzy mieli swoją siedzibę nad jeziorem, byli rybakami. Ale to jeszcze za Sowietów było, czy już za Niemców? Najpierw, bo to trzy razy. Najpierw Sowieci, a potem Niemcy i znów Sowieci. W pierwszym rzucie od ruskich to byliśmy już tu, przyjechaliśmy do Podbrazla, nad jezioro, bo tam to miasto leżało na takim cyplu. Po jednej stronie jezioro Nowiato, po drugiej Drywiaty, tak się nazywał. I mój wujek pracował jako rybak tam, po prostu żył z tego, bo miał też kawałek ziemi. W 1941 wkroczyli Niemcy. Tak. I trzeba było znowu szukać pracy, żeby nie wywieźć. Tata miał tam takich kolegów. Oni pracowali w geodezji i można było, za Niemców też mogli pracować w tej geodezji. Ja pamiętam, tata zatrudnił mnie też razem z tymi swoimi starszymi kolegami. Wtedy ja zaczęłam nawet wierszyki im pisać. Jednemu geodecie, co to pan Zawadzki chłop morowy. Pan Zawadzki chłop morowy to mierniczy zawodowy, bo gdy rano punkt 9, on po biurze już się krzątał. Wszystkie plany i mapeczki powyjmował z każdej teczki, szufladami znowuż stuka, bo żarówki sobie szuka. Tyle dzisiaj ma roboty, że 10 biją poty, bo to przecież rzecz wiadoma, robi mapę dla rajkoma. Więc na stole się rozkłada, trzeba kreślić, trudna rada, bo to dzisiaj rzecz wiadoma, robi mapę dla rajkoma. Oj, wszystkiego zapomniałam. Wiem, że jakoś było tak, pan Zawadzki ściera, drapie, wyrósł czarny kleks na mapie. Czyli jesteśmy zaraz. Za Niemca. Za Niemca. W biurze geodezyjnym. Ja byłam w takim biurze, w którym tylko byli Polacy. I ci geodeci też byli Polacy. A w drugim pokoju byli Niemcy. Tak, tam już Niemcy. I jedna moja koleżanka pracowała przy tych Niemcach. Jedna. Pamiętam, jesteśmy w tym biurze, ci już tam kreślą, robią coś. Ja rachunki załatwiam. Nagle strzał, co się dzieje, moją koleżankę zastrzelił Niemiec. Nazywała się Regina Baranowska. Podobno on się do niej tam jakoś tak zachowywał niewłaściwie i ona uderzyła mu w twarz. No to już tego Niemiec nie wybacza. Ja pamiętam, jak kiedyś wyszłam od tego wujka, co mieszkał nad jeziorem. Wyszłam po coś, żeby trzeba było coś chyba kupić, czy coś załatwić do Brasławia. A to było parę kroków, no. I idzie jakiś Niemiec przez drogę. I idzie Niemiec i ja tak słucham, co on mówi. A on mówi, Hitler kaput, Hitler kaput. Nie, tak przestraszyłam się, ale wróciłam do domu, do wujków tam. Znów Ruscy przyszli. Ruscy przyszli, tak. W 43. Mój brat szedł do oka. Przyszedł jakiś kolega i coś tam po cichu namawiał, coś tam mówił do brata. A on już wiedział, bo oni się spotykali gdzieś tam po cichu i namawiał go, żeby iść tam gdzieś, musieli sobie zorganizować. I mój brat zdecydował się iść.
Oni już tam organizowali, żeby być razem, ale ich później złapali i byli w Rosji. I ten mój brat i inni z nim. A tata, jak zobaczył, że odchodzi, mówi, tatusiu, muszę, odchodzę. A tata uściskał ojciec syna, poszedł syn, a tata rzucił się na trawę, to pamiętam. Płakał. Pierwszy raz widziałam ojca płaczącego. I myśmy zostali już bez brata. Niemcy jeszcze się tak jakby wycofywali częściowo. Wiem, że myśmy się chowali nawet na jeziorze w jakiejś łodzi. Bomby z jeziora Drewiaty przechodziło przez Brasław i wpadało do Nowiata bomby. A myśmy w Łodzi byli, tak. Niemcy odeszli i już przyszli Ruscy na Amen do nas. A jak się nazywał urząd niemiecki? Landwirtschaftsabteilung. Jakieś rolne, jakieś gazgody. Wydział gospodarki. A już jak Ruscy przyszli, ziemskie, to przeszliśmy do roboty już ruskiej. I pracowałam w RAIZO, Rajonny Ziemielny Oddział, tak się nazywało. Tak samo jak po Niemiec. I tutaj, i to było w tym Rajonnym Ziemielnym Oddziale, tym ruskim, ja pracowałam w jednym pokoju. Ja, to moja siostra cioteczna, a to koleżanki, to ja miałam pokój. Jako szef od rachunków najgłówniejsza, a te trzy, to cztery były do pomocy. Ja, te rachunki były tutaj, a szef, tak jakby, o tak, tu było moje biuro, tu, a tu szef, a biuro mojego, ruskiego. On miał takie polskie nazwisko jakieś miał, pamiętam. Pewnego dnia mój szef z tego pokoju przyszedł do tego i mówi: Teresa, zajdziecie do mnie. Mówił do mnie po imieniu. I ja weszłam do niego do gabinetu i on mówi, że wyjeżdża w teren rozprowadzić list dziękczynny do Stalina za oswobodzenie od polskiego iga, tak to określał, od polskiej niewoli. I mówi tak, to co macie do roboty, to macie robić. Ledwie pojechał, przychodzi przedsiedaciel z naszego głównego biura, tam na końcu miasta w Wrocławiu był. I tam Ruscy mieli, tam teraz już przedsiedaciel tam siedział i miał tam swoich robotników. I przychodzi do nas ten przedsiedaciel, do mojego pokoju i mówi: Pożalusta na górę. To taka sala konferencyjna, taka, czy wszystko tam się odbywało. Jak ktoś przyjeżdżał, to tam jakaś taka sala duża na górze była. Więc ja poszłam. Idziemy. I one idą. I tam jeszcze z innych pokoi też parę tam doszło. I ja tak idę, wiedząc, że będzie czytany list do Stalina. Idę i myślę: ja tego nie podpiszę. Zaczyna czytać przedsiedaciel ten list. Ja słucham i myślę: o nie, nic z tego nie będzie. No i czytał długo, już tak pokazał tą Polskę, która tylko ludzi krzywdziła i koniec. I ten Stalin, wyzwoliciel, przyszedł i dlatego. No i w pewnym momencie, już po długiej mowie, mówi tak: Pożalusta podchodzić i podpisywać. Więc wszyscy tam, kto jakoś tak początkowo jakby nie śmiało, jeden, drugi, on mówi: no pożalusta. Już kilka osób podpisało, ale nie tak dużo. Ale jeszcze tam, jak on gada, to tak w końcu
boją się chyba i tak idą. No i idą, ja też się bałam, ale nie myślałam im tam pomagać. No i w pewnym momencie on wiedział, że ja jestem jedną główną z tego biura, tego szefa, to jest jeden. I mówi tak, a Turok, oni mówią, Turek moje nazwisko było, a czemu Rosjanie tak nazywali Turok, to nie wiem. W każdym bądź razie mówi, a Turok, gdzie ona? Tak, to słowa dosłownie słyszę. No i tak, a ja mówię, ja gdzieś. Podniosłam się i mówię, ja gdzieś. I siadam. Ale mówi, jak to tak? Tego jakoś zaczyna mnie, że dlaczego ja nie? A już jedna zerwała się kobieta z tej strony, co siedziała tu. I mówi tak, a my znajem takich, ani z Niemcami króciliś. Tak mówi. Tak określa z Niemcem. A ja zdenerwowała mnie ta baba i ja mówię tak, widocznie tylko mówię, musiałam, nie wiem czy po polsku mówiłam, czy tego, ja mówię, widocznie ta osoba ma coś na sumieniu. Tak powiedziałam i dlatego mówię, oskarża kogoś, mówię tego. Nie z Niemcem jej króciliś, to tylko ci, którzy chcieli. Jak ja już powiedziałam, że ja nie, usiadłam, to on mówi do mnie, wyjdźcie z zała, wyjść z sali do mnie. Więc ja wstaję, za mną te moje dziewczyny też wstają. I jakaś grupka też, mniej więcej 10 osób było, za mną idą, ja idę pierwszy. I już dochodzę do drzwi, bo te drzwi są tu, przedsiadacie moje biuro. Ja tu idę taką. I tu już podchodzę, on woła. Otwórzcie jej drzwi. Otwórzcie jej drzwi. No tutaj. I oj, otwierają mi drzwi. Ja wychodzę, za mną te 10 dziewczyn, mniej więcej, o ile ja pamiętam. Skaczą koło mnie, całują mnie, chwytają. Brawo, brawo, ja mówię, czekajcie, to tak się nie skończy wesoło, nie ma co skakać, trzeba, mówię, iść gdzie trzeba, do domu czy gdzie, mówię, dziewczynki, nie bądźcie takie, mówię, tego trzeba poważnie o tym myśleć, do domu wracać chyba, mówię, bo już jeżeli nie ma koniec pracy, to tego, no i dobrze, poszliśmy wszyscy. Ja poszłam, te 5 kilometrów wtedy chodziłam, jak do tego rejsu chodziłam. Poszłam i mój tatuś, wiem, że już starał się o wyjazd do Polski. To był okres, kiedy on się starał. I tata nie był już w biurze, był w domu, ale nie wiedział, czy mu zezwolono, starał się tam. Miał różnych znajomości, jako urzędnik poprzedni, to tam miał takich starowierów, którym zawsze pomagał, tam robił. I oni chętnie jemu zaczęli jakoś tam pomagać, tego też w tym wyjeździe. Chyba, tak, nie wiem, na 100%, nie wiem. W każdym razie jakoś ludzie tam pomagali. No i ja powiem teraz, co ja zrobiłam. One poszły, nic już o nich nie wiem, ale ja też poszłam. Idę szosą, idę, bo to koniec miasta był, gdzie ja u wujka byłam, przy jeziorze Nowiat. I idę, to jest te 5 kilometrów, to godzinę mniej więcej. Ale to w sumie to trwało więcej, bo całe zebranie. No i przychodzę, już tak ciemnało. Nie pamiętam, jak to mogło być, no chyba ten jak wrzesień, mniej więcej. I ja, tataś na moim, o tako jak teraz dosłownie, tata stoi tak na gatku i tak mówi, a co tak późno? Co się stało? Ja mówię, tatusiu, to i ja opowiem, ale tak, no to opowiadaj, co się stało? Ja mu opowiadam o tym całym zdarzeniu, ja mówię, tatusiu, nie wiem, jak to się teraz skończy, nie wiem, czy dobrze zrobiłam.
Tata mnie chwyta, ściska i mówi, córko, dobrze zrobiłaś, nie mogłaś inaczej. Tak dosłownie tata mnie potraktował. Ja mówię, no dobrze, tatuś, to ja, co ja? On mówi, idziesz jutro do pracy, nikt cię nie zwolnił. No dobrze, no to idę do pracy. Poszłam rano, już normalnie wstałam, jak zawsze. Idę już prawie, bo urząd ten największy, to był na końcu miasta, trzeba było całe miasto przejść tam dopiero. I ja idę tak w połowie drogi, może już bliżej tego miejsca pracy. Ktoś mnie mija, ja idę, a on po tego, a to przedsiedaciel mój, mija mnie tak i mówi, demonstrantka, i poszedł do przodu. Ale ty musiał powiedzieć, ja dalej poszłam do pracy. Na drugi dzień też poszłam, na drugi dzień, albo w tym samym dniu, nie pamiętam, wrócił mój szef z terenu. Może i w tym samym, nie mam na 100% pewności. No i idzie ten szef i mówi, poszedł najpierw do przedsiedzicela, a ten go poinformował od razu. Więc ten szef idzie taki zbulwersowany, bo wpada do mnie, do pokoju i mówi, zajdziecie Teresa, zajdziecie ka mnie. Ja już czuję, wiem, że to musiało coś, już wiem o co chodzi. No i ja wchodzę do jego biura tu. I on mówi, co ty dura, mój durna wariatka czy ktoś. Mówi, ty w ogóle wiesz, coś ty narobiła? Kto to tak mówi? Nie można teraz, mówi, takich nie możemy zatrzymywać w pracy. Mówi, to podpisuj zwolnienie, że się zwalnia, że chce zwolnić z pracy. Ja mówię, szefie, ale ja się nie chcę zwolnić z pracy. No, jak to nie? No bo nie chcę, ja chcę pracować. Przecież ja, szef mnie chwalił, mówił, że dobrze pracuję, a teraz każe mnie tego. Jak szef chce, to niech mnie szef zwolni. I ty wiesz, ja go no, chyba zmusiłem, bo podpisał i zwolnił mnie. I poszłam do domu. I poszłam do domu i cały czas czekamy, jak to będzie tata. Czy załatwi już ten wyjazd, czy nie. Cały czas tam gdzieś stara się, cały czas jest na tym, że musimy wyjechać. Już tak sobie pakujemy, tam nie, ale nigdy nie jesteśmy tacy pewni, czy nas puszczą, czy nie puszczą. No i mija jakiś tydzień. Rowerem przyjeżdża do mnie mój szef ten. I mówi tak, no jak? Już do tej Polski jedziecie? A ja mówię, no tak, szefie, no już żeśmy się wystarali chyba już tak. No to jedźcie do tej swojej Polski. Tak do mnie mówi. Jedźcie sobie, zobaczycie, my tam też będziemy. O tak, tak jakoś coś w tym rodzaju mnie straszył, że tam nic nowego i ty nic nowego tam nie znajdziesz, tylko będziesz tam, tak samo za ruskich, ty będziesz tam. No i tak się to skończyło. Zaczęliśmy pakować się. I już był, znaczy już ten nam potwierdził, że on wie, że jedziemy. Przyjechał i powiedział mnie, że życzy, żeby w tej Polsce było dobrze. Ale my i tak tam będziemy. No dobrze, ale życzy. No i potem już jechaliśmy. To był 45 rok, koniec roku. Trzeci dzień jakby świąt Bożego Narodzenia. Takiego święta nie ma w zasadzie, ale ja mówię, że to był ten trzeci dzień po Wigilii, po opłatku. No i wyruszyliśmy w 45. Dotarliśmy do
Paslenka w 46, gdzieś około 6 stycznia. Muszę się trochę cofnąć, bo podróż jaka nasza była. To znaczy, wyjeżdżaliśmy tuż po świętach. Ja nie pamiętam nawet tej Wigilii nie pamiętam. Ja tylko wiem, że to było bardzo bolesne. Wiadomo było, że najpierw pojedziemy saniami. Sąsiedzi się namówili, niektórzy, nie wszyscy. No i rodzina też, był wujek tam z ciocią i tam zostali zresztą. Ja na przykład siedziałam, pamiętam, na takich saniach. Miałam jakimś kożuchem owinięte nogi i no, byłam ciepło ubrana. No i tylko ja na jednym, ale po kolei inni też. Tak, tylko nie pamiętam, do jakiej miejscowości musieliśmy dojechać, żeby wsiąść do pociągu. Ja tylko pamiętam, że płakałam i że pobiegłam na górkę, gdzie była taka moja ulubiona gruszka i ja tam właziłam, chodziłam, jako dziecko łaziłam na tą gruszę. Tak bardzo mi się to podobało nieraz, nigdy nie spadłam. I płakałam, pobiegłam na tą górkę, popłakałam się chwilę, pomodliłam i pobiegłam do tego wozu. No i tak inni też, ja już za nimi, każdy niby jakoś, nie pamiętam, żebyśmy tak ciągle jechali razem. Może każdy o innym czasie wyruszył prawdopodobnie. Tak już nie zostało mi, bo ile ja miałam lat, chwileczkę pomyślę. To miałam 23 lata. Saniami, no jechaliśmy do jakiejś miejscowości, takiej większej. Bo większa taka to była, ale w innym kierunku, Grodno. To nie, my nie w tym. Wsiedliśmy do pociągu i dojechaliśmy do Białegostoku. Tata mój powiedział, że musi wody nabrać na chwilę, bo pociąg się zatrzymał. Miał jechać dalej, ale pociąg. I poszliśmy, ja ojcu chciałam pomóc i poszłam z nim razem po tą wodę. I zanim my wróciliśmy, to pociąg odjechał. No. I zostaliśmy sami. Pociąg pojechał, a ja z tatą zostałam. I teraz myślimy, no tata był urzędnikiem państwowym, więc tam miał jakieś rozeznanie. To chodził tam, pytał jak, no gdzieś tam znalazł możliwość. I wsiedliśmy do innego pociągu w kierunku tego miasta Konin. I w tym Koninie już wysiedliśmy. Bo już było wiadomo, że moi dojechali na miejsce, czyli do Elbląga. Więc myśmy nam dali, znaczy dali, no wsadzili nas w pociąg już taki, który jedzie do Elbląga, tam w tym Koninie. No i dojechaliśmy do Elbląga i nie wiem, czy myśmy ich tam spotkali, czy byliśmy już ich w Pasłęku. Już pamiętam, jak jestem w Pasłęku. Myśmy tu przyjechali do Pasłęka i PUR zajął się nami. My jeszcze wiedzieliśmy, że jeszcze parę osób z naszych stron mieszka w Pasłęku. I to był szewc i fotograf. To było na Zwycięstwa ulicy. Później szewc przeniósł się tu na Drzymał, tak jak i my. A tam dali nam tylko taki mały pokoik, górkę. No i myśmy się, no oprócz mego brata, który jechał do partyzantki, był zabrany i później był w Rosji. Była jakaś umowa między tymi ruskimi, że wolno było wyjeżdżać. W każdym razie brat
przyjechał do nas tu, dobrze, do Pasłęka, do Łączu. Mamo, to wy jak przyjechaliście tu do Pasłęka, to najpierw zamieszkaliście... Najpierw u tego... Fotograf był na dole, wiem, a nam dali pokoik, dobrze, na górze, jak już się, rozpakowaliśmy się. Już mogliśmy się zatrzymać na chwilę, jak już właściwie tu przenieśliśmy się. A na jakiej zasadzie żeście tu się przenieśli? Dostaliście... No tam. Później można było wybierać, szukać. No. A samemu? Samemu, tak. Dziadek... I myśmy zaczęli tak, to tatuś wszystko załatwił. Aha, czyli dziadek Antoni znalazł tą połówkę, i tu żeście się przenieśli, tak? Tam, gdzie ty teraz mieszkasz. Meble żeście stamtąd przywieźli, rzeczy, meble. Meble, tak. Tak. Kiedy ja i krowę żeśmy przywieźli. Czyli takim dużym wagonem. Wagonem jechaliśmy, tak. Panem doktorem Bereckim poznaliście się tam w Brasławiu. Tak, on był tam w szpitalu, pracował. Moja siostra, mając 7 lat, wracała chyba ze szkoły. I upadła i bardzo zaszkodziła sobie na całe życie, bo kolano jej było bardzo chore, może tak mówić. I doktor Berecki nią się interesował i przyjeżdżał ze szpitala w Brasławiu, przyjeżdżał do Plebańc na takie kontrolne badania przyjeżdżał. No i tak nas bliżej znał. I jakoś wszyscy go lubiliśmy, zresztą i później inni też lubili. No i jak już można było wyjeżdżać, to doktor Berecki był jednym z pierwszych, wyjechał. I właśnie przyjechał do Pasłęka. I my już tam, do nas dotarła ta wiadomość, bo on miał swoich różnych znajomych, bliskich, to pisał. I do nas też dotarło, że doktor Berecki jest tam. A ponieważ on był lekarzem siostry i nam zależało być gdzieś bliżej jego. A doktor Berecki w tym czasie już był? Już był w szpitalu. Poszłam sama do szpitala. No i poprosiłam, że chcę do doktora Bereckiego. Do gabinetu mnie zaprosił. I powiedział, że on wiedział, że my tu przyjechaliśmy i że jeżeli ja chcę, to on mnie może tu zatrudnić u siebie. Zatrudnił mamę na jakim stanowisku? Proszę? Jako kancelistka. I była jeszcze jedna osoba. Ja zapisywałam chorych, którzy przybyli i diagnozy, jakie postawiono im. I doktor Berecki powiedział, zna sytuację i dlatego proponuje mi jakby obiad, żebym jadła razem w szpitalu z nim. I ja jadłam i pamiętam, już wtedy zaczynałam się z wierszykami popisywać. Aha. Ja byłam tylko 2 lata w Pasłęku, bo potem na studia poszłam. To znaczy, 46 cały to byłam w szpitalu, pracowałam i wieczorami maturę robiłam do liceum. W 47 roku 47. mama zdała maturę. No, tak, w 47. Tu w naszym liceum ogólnokształcącym. No. Gdzie mieściło się liceum ogólnokształcące? W innym miejscu. W innym? To jest tak. Tu jest 3 maja, tu jest Bankowa. Taki dom narożny na tym tutaj, między tą ulicą. Czyli on tak na ja powiem, po prawej stronie idąc stąd jest partia, a po lewej... Po lewej jest ta liceum. Jak było ze studiami, bo aha, w tych studiach pomagał doktor Berecki. Dobrze. Doktor Berecki, co chcesz dalej robić? Czy chcesz pracować, czy chcesz studiować? Ja mówię, że
No, chciałabym się jeszcze, jeżeli to jest możliwe, nie wiem tylko, czy ja podołam, to ja ci pomogę. Jedziemy do Gdańska razem i mówi, tam załatwimy sprawę, to co tam będzie można. No i trzeba było zdjęcie, więc zawiózł mnie do fotografa. Berecki zawiózł mnie na egzamin. No i czekaliśmy na wynik tego egzaminu. No i Berecki po egzaminie przychodzi i mówi tak, no mam tu list dla ciebie. Okazuje się, że zdałam. To były studia farmaceutyczne, tak? Tak, to jest Akademia Medyczna, Wydział Farmacji. A dużo tam było wtedy studentów? No, 44 mężczyzn i 12 kobiet. Hanka Polakiewicz też, jak ja już postanowiłam na farmację, i jej się też zechciało na farmację. I mówiła, że ona chętnie tu do Bełowrackiego, że zostanie na moim miejscu. I ona została na moim. A jak moja siostra postanowiła też iść na farmację, to Hanka poszła na egzamin, na studia, a Dziunia na farmację. Czyli z tego wnioskując, doktor Berecki wielu osobom pomógł zdobyć wykształcenie. Tak, ale on nie tylko takiej pomocy udzielał. Wiem na przykład, że na Sybir była wywieziona pani Derewiczowa, to on jej wysyłał nawet chleb suchy, czy jakieś paczki próbował. Ona w końcu wróciła, ale on jej wysyłał te paczki. Był bardzo wyrozumiały dla ludzi takich cierpiących. No. Mama, a ja mam pytanie. Jak mama pracowała w Pasłęku, tu w szpitalu, to mama pracowała 2 lata tylko, czy więcej? 2 lata. 2 lata. Na stanowisku takiej rejestratorki. Tak. 1 rok chyba pracowałam tam, a potem przerzucił mnie do apteki. Aha, do pomocy. Na apteki szpitalnej. A kto prowadził aptekę szpitalną? Chyba siostra zakonna, która później wyjechała do Niemiec. Mama, a życie towarzyskie, jak wyście wolny czas spędzali? Aha, no kino? Bo, no właśnie. Byli koledzy z różnych, na przykład Marysia Mataczyno i Zenek. Zenek to był, ja przez Zenka Mataczynę, to ja poznałam mojego męża. Oni byli obaj w wojsku. No i ponieważ wojna się skończyła i Lonek wrócił do domu po pogrzebie matki. Oraz poprzedniego dnia mama jego zmarła, a on z wojska wrócił do domu. Więc ten Zenek Mataczyno zaprosił go na święta do siebie. Tutaj do domu. No a jak tu, to i Marysia przychodziła do mnie i tak. Ale były jeszcze inne osoby. Między innymi był właśnie naszego burmistrza ojciec. Z Marian Śniecikowski. Śniecikowski, no Boże mi się. Tak. Także razem żeśmy chodzili. Mikołaj nam grał na takich tych tam po tańcówkach. Byliśmy, no i tak, nieraz jechaliśmy jakąś wycieczką krótką, o tak w teren do nad jeziorko, o tak, ale raczej u nas tańce były takie jakoś tak. Bo jeszcze mama, mamo, was odwiedzała pani Siwek. Tak, pani Siwkowa i Halina to jest jej córka była. Bo ich córka była nauczycielką. No tak. Poszłam na studia w 47, a skończyłam w 51, 4 lata. Po mnie poszła Hanka, czy Dziunia. Hanka Polakiewicz to była farmaceutka, która pracowała w naszym pasłęckim szpitalu. Dziunia to jest siostra mamy. Jadwiga Turek kończyła, która też u nas pracowała w szpitalu jako farmaceutka. Dziunio,
ciocią Dziunią, mam siostrą, właśnie opiekował się doktor Berecki po tym złamaniu. Był jakby tak powiedzieć lekarzem rodzinnym, który się z nią zajmował. I one tak, farmaceutki, nasze Pasłęckiego Szpitala, te pierwsze. W międzyczasie, przerwa na studiach, mama przyjeżdżała do Pasłęka i co? Na wakacje? Tak, przyjechałam tu i już miałam zaplanowane małżeństwo. Bo czekałam, aż skończę studia, nie chciałam za mąż wychodzić. A ponieważ Ilonek też, no chcieliśmy być razem. On tylko odwiedzał czasem, jak przyjeżdżał do Zenka Mataczynę, to i tutaj wpadali, albo Marysia, to siostra Zenka, to też razem żeśmy gdzieś tak na jakieś takie wycieczki śpiewaliśmy dużo o właśnie. Te pieśni, a szczególnie te takie z naszych stron, takie rodziny, z nad Niemna, no, z nad Dźwiny, z nad Wilgi, no takie były te nasze, ale inni też śpiewali takie młodzieżowe, a poza tym ja pisałam wiersze. Jak żeście tu przyjechali do Pasłęka, co robił dziadek, gdzie pracował dziadek, babcia was wychowywała, a dziadek gdzie? Antoni pracował, tato. Tatuś pracował na stacji benzynowej, chyba czy to stacja, czy to nie, w każdym razie wiem, że rachunki prowadził. Czyli zajmował się księgowością. Tak, tak. A w Wrocławiu to był sekretarzem gminy. Jak mama skończyła studia, wyszła mama za mąż za Lonka i co dalej? Do Warszawy? Do Warszawy. Tutaj wzięłam tu ślub, mam zdjęcia ślubne tu z kościoła. I pojechałam do Warszawy. Czyli od razu po tym, nie czekając, już było umówione, że tak będzie. I tam było mieszkanie już przez Lonka załatwione. Dobrze, mamo, a jeszcze tak się wtrącę. To mama skończyła studia i nie pracowała tu w Pasłęku już w szpitalu. Nie wróciła mama tu do pracy? Nie, nie. Właśnie ja już po studiach tutaj nie pracowałam. Tam zaczęłam pracować. Aha. Od razu, bo już miałam dyplom i w wojsku. Właśnie w wojsku, ponieważ Lonek też był wojskowym. I ja w tym wojsku byłam w aptece wojskowej. W szpitalu wojskowym. I w szpitalu, i w takim, potem na zmianę miałam takie raz tu. Przeważnie to byłam w przychodni, gdzie byli lekarze, przyjmowali chorych i była apteka też. No to ja tam prowadziłam, byłam tam w tej aptece. Ministerstwo Obrony Narodowej to było. Na jakiej ulicy to było? Aleja Niepodległości. Na Alei Niepodległości, tak? No. Ale i tylko tam mama cały czas pracowała, czy też był inny szpital? Był szpital, to jest ten główny szpital, MON. W innym miejscu i tam był, tutaj to była tylko przychodnia, gdzie ja pracowałam, znaczy w aptece, to była, przyjmowali tu chorych też, no to... a ten szpital co był, to tam już leżeli chorzy. Mamo, a wy zamieszkaliście od razu na 29 listopada, czy mieszkaliście na jakiejś innej ulicy? No i zmienialiśmy ulicę bardzo dużo. Przy Parku Łazienkowskim mieszkaliśmy i tam na spacer się chodziło, jeszcze miałam pomoc do dzieci, to też, a tam no, różna łobuzeria też chodziła po tym parku. Bo zaraz niedaleko była też Czerniakowska, bo to tak była, tu mieliście ten łazienki, a po prawej, tak patrząc ode mnie, to była ta Czerniakowska, tak, ulica? Tak. Mm-hmm. Także mieszkaliśmy na tej Czerniakowskiej, to początkowo, bo ja też na Górskiej mieszkałam. Jak Paweł się urodził, to na Górskiej się urodził.
A jak Jurek się urodził, to byliśmy już tam na Mokotowie bardziej tam. A żeście się spotykali, biesiadowaliście, to jakie piosenki żeście śpiewali? Jakie najczęściej piosenki, kto wam grał? No wiemy, że Kola grał, Nikola. Tak. On takie żerne lubił melodię. O, grał. Mikołaj Turek grał. Oj, to był bardzo Kwiatkowski, Jerzy Kwiatkowski, oni się spotykali. O. A gdzie mama tańczyła z tatą burmistrza, z panem Marianem Śniecikowskim? To tam, gdzie wszyscy tańczyli. To się urządzało gdzieś tam, czy u kogoś, no. Po prostu, czy ktoś miał gdzieś miejsce, umówił sobie. No, tańczyliśmy, śpiewaliśmy. Co? No, różne. Za Niemen, i po cóż za Niemen? Czy przylgniesz tam sercem? Cóż wabi za Niemen? Czy kraj tam piękniejszy, kwiecistsza tam błoń, kraśniejsze dziewoje, że tak śpieszysz doń? Nie śpieszę do dziew, ja śpieszę na gody czerwone pić miody, niewiernych lać krew. Jak dobrze na głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos, patrzeć jak gwiazdy niebo złocą i dumać, co przyniesie los. Mieć w uszach szum, strumieni śpiew, a w żyłach roztętniono krew. Mieć w uszach szum, strumieni śpiew, a w żyłach roztętniono krew. Hejże, żyjmy więc, póki czas, Bóg to wie, kiedy znowu ujrzę was. Jak wreszcie zamieszkali po wojnie nad Rzymały, kto tu mieszkał? W Boczarsce. Kto mieszkał tam, gdzie Rekuć? Rekuć, ciotka ta jego, co zmarła, Franciszka. A wy mieszkaliście pod Siódemką. Kto był waszymi sąsiadami? Wy jako Turki, a obok Klepando, czy ktoś inny mieszkał z wami? Tylko Klepando pamiętam. Juran był. Szewc. To wiem, to on był, chodziliśmy do niego. On był taki pocieszny, jak pani Tuńska opowiada do niej, choć przychodzi, to on nigdy nie odmawiał. Zawsze ten załatwiał, ale powiedział jednego dnia, że on dziś już nie będzie przyjmował, bo ma bardzo dużo. I przyszła pani Tuńska, on na górze jest, a żona pana Jurana, bo to ta teraz to inna była, to tamta to była, co była wtedy, to była z Brasławia też, jego żona. I przyszła Tuńska i mówi do tej żony, że chciałaby do męża tego. A ona mówi, nie, dziś mąż nie przyjmuje. A on mówi, z góry krzyczy, przyjmuje pani Tuńska, proszę bardzo. Nie odmawiał starym swoim tym, choćby nie miał czasu za żonę. Czyli oni też byli z Brasławia, tak? Jurany, tak. Mój brat też dołączył do mnie i razem z Lolkiem byliśmy na jednej kwaterze. Tylko on na Politechnice w Gdańskiej, a ja na farmacji. To w Gdańsku byliście? No w Gdańsku, bo on w Gdańsku studiował na Politechnice. Tam znałam, też poznałam bardzo dużo kolegów, z którymi później się spotykałem, były zjazdy. Ciągle były spotkania. Tu nawet jedno takie zdjęcie. Moje cztery koleżanki ze studiów. Ja żyłam w czasie, kiedy w tym 35 roku marszałek Piłsudski, w 35, tak?
Ja byłam wtedy w gimnazjum i był zwyczaj, że uczniowie szli na mszę świętą do kościoła tam u nas w Wrocławiu. No i właśnie na tej mszy świętej modliliśmy się w intencji marszałka Piłsudskiego, pogrzebowej. Tak. Poza tym u nas tam w moich stronach w Wrocławiu pod lasem, bo tak jest las, potem jest taka mała przestrzeń, jest miasto Wrocław. W tym lesie co roku to były CIFIACY, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, przyjeżdżali ci CIFIACY do Wrocławia, do tych lasów. I właśnie, i tam urządzali ogniska, gdzie były śpiewy, tańce, wiersze, no wszystko tam było na tych spotkaniach. Tak było przyjemnie, że nie żałowaliśmy nocy, bo to w nocy ogniska się paliły. Także żeśmy już spanie odkładał człowiek, bo chciał to zobaczyć, chciał to usłyszeć. Tak byliśmy bardzo za nimi. I oni tak co roku przyjeżdżali. No tylko, że ja już to był u mnie jeszcze rok, jeszcze może byłam w drugiej klasie. No to jeszcze trzecia gimnazjalna była. No i to już potem ja już się szykowałam już do wyjazdu. Była wizyta prezydenta Mościckiego na przykład u nas, w naszych stronach. Ale ja wtedy byłam w którym roku? Dziesiątym? Chyba dziesiątym. Uczniowie ze szkół byli wydelegowani na spotkanie właśnie z prezydentem. I ja jako najmłodsza chyba musiałam być jeszcze chyba w pierwszej klasie albo w drugiej. I ja to pamiętam do dziś. Miałam, wiem, że kwiaty, nic więcej. I że z prezydentem, no była jakaś grupka ludzi, ale był prezydent, obok niego był jakiś drugi, to jest, który tam kierował jakby tam. I pamiętam, jak ja wręczałam te kwiaty prezydentowi, to ten, właśnie tego nie wiem, czy prezydent, czy ten drugi, podniósł mnie do góry, chwycił jako dziecko, tak, a ja miałam taką sukienkę skroszowaną, jak on mnie podniósł, to ten klosz do góry tego, a ja byłam zawsze taka, jeszcze takie dziecko, strasznie się zawstydziłam, wiem, że tego, a ten pan mnie, coś do mnie mówi, wręcza mi woreczek z cukierkami, to pan. To było spotkanie. Takie jedno, które tak jako dziecko zapamiętam, przeżyłam to, musiałam jakoś przeżyć. To pamiętam. Wiersz. I to w obecności szefa czytałam. Wybacz, poeto, taki podtytuł. A jednak żal, co było, nie wróci. I szatu rozdzierać nie warto, bo w życiu człowieka na wszystko przychodzi czas. A przecież mi żal, że nie będę się spieszyć do pracy, nie stanę w okienku i że muszę pożegnać już was. Aż wierzyć się nie chcę, że lat upłynęło 40. Ach, czy to możliwe, że tyle przybyło mi lat? O, jakże mi żal, że to wszystko tak szybko minęło, choć było niemało radosnych i smutnych też dat. Wiem o tym, że wpadnę tu nieraz z radością, by z wami pogwarzyć, by trwała łącząca nas nić. A przecież mi żal, że nie włożę białego fartuszka, że z wami na co dzień nie będę już mogła tu być. Łez ronić dziś nie chcę, bo miłe zostają wspomnienia.
Chcę spojrzeć radośnie, z nadzieją w nieznaną mi dal. Uśmiecham się więc, tak żegnając was dzisiaj, kochani, nie myślcie źle o mnie, wspomnijcie, że było mi żal. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, czy ci nie żal? Odchodzić od stron ojczystych, świerkowych lasów i chat, i tych potoków srebrzystych. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do chat. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do chat. Ale ja mam głos okropny. Ja kiedyś to śpiewałam pełnym głosem, sopranem. W chórze zawsze śpiewałam, a teraz jestem zachrypnięta i taka do niczego. A gdzie pani śpiewała? W jakim chórze? W kościelnym, w szkolnym. Zawsze. A słynku w chórze też pani śpiewała? Tutaj też śpiewałam. Był, jak przyjechaliśmy, tutaj w kościele tym dużym, wiem, że był organista, właśnie kto to był, nie wiem, który nas zawiózł z naszym, bośmy, uczył nas śpiewu, myśmy śpiewali w kościele, ale i śpiewaliśmy i piosenki świeckie. I wyjechaliśmy w góry z wycieczką taką i śpiewaliśmy, ale gdzieś w Zakopanem chyba, ale jeszcze na pewno gdzieś tam byliśmy. Wiersz do szefa. Szef i jego apteka. Pożegnanie szefa to jest trudna sprawa. Pisanie wiersza o nim to już nie zabawa. Trzeba napisać prawdę, lecz go nie urazić. Żegnaliśmy w aptece szefa niejednego. Żegnamy dzisiaj z żalem tak wyjątkowego, co spokojnie i cicho w swojej dziupli siedział i co się u nas działo, o wszystkim dobrze wiedział. Niewiele wymagał, jak na szefa przystało, z babami jednak miewał kłopotów niemało, bo niejedna do niego wnosiła pretensje, czy o jakąś nagrodę, czy zbyt małą pensję, albo że nie dostała już przegrupowania. Bywały często spory nie do rozwiązania. Więc szefunio, jak było to w zwyczaju jego, odsyłał pokrzywdzone wprost do Szymańskiego, magistra od spraw babskich. Ten, całując rączki zawsze, załatwiał prawie z miejsca ich wszelkie bolączki. Odchodziły od niego bez łez i bez żalu, widząc w perspektywie otrzymanie medalu. Wszak metoda to dobra i wypróbowana, z powodzeniem na górze stale serwowana. Szef tymczasem za biurkiem cichoteńko siadał i solidne śniadanko spokojniutko zjadał. Przeszkadzały mu nieraz w tym zmianowe lub czynniki partyjne czy związkowe, które tu przychodziły na rozmowy tajne albo na pogawędki od takie zwyczajne. Najgorsi jednak byli znajomi faceci, chcący otrzymywać leki dla swych żon i dzieci. Nie dawali spokoju od samego rana, więc nieraz ich odsyłał do majora Fazana. A kiedy już pokonał te wszystkie trudności i oprzedł szybciuteńko swe apteczne włości, mógł w spokoju ducha z dala od spraw służbowych pomarzyć o swych drogich konikach klubowych. Ech, konie moje, konie, ja was jak nikt w świecie kocham z całego serca i wy o tym wiecie. Czas wreszcie bym się zajął już wyłącznie wami, a nie ciągle w aptece użerał z babami. I stało się, odchodzi. My go dziś żegnamy, a jego panowanie mile wspominamy.
bo chociaż z nami było kłopotów niemało, jednakże tak w całości przecież wszystko grało. Warszawa, październik 86. Odeszłam z pracy w roku 1991, 12 stycznia i w 1992 roku przyjechałam do Pasłęka. A za tego króla Jana, co to po łbach bił pogana, przyszli posły i rozjemce, ratuj królu, giną Niemcy. Turek na nas następuje, szyją naszym miecz gotuje, naszym wieżom księży znoju, naszym dziadkom chrzest zołowi. Jak zdobędą Wiedeń stary, krwawo poczną uczyć wiary i postawią ciężkie stopy w samym sercu Europy. My siłami niemieckimi nie obronim naszej ziemi. Zginą knefty i rycerze, ratuj królu bohaterze.